Dobra. To co? Kamień, papier, nożyczki, Kuba? Papier, kamień, nożyczki, 3-4. 3-4. Okej, okay. Szyderca przegrał, w związku z tym zaczyna. Losuje temacik. Dobrze! 45 sekund Szydercy będzie w temacie promocja w Biedronce. Pierwszy temat dzisiejszej bitwy Szyderca, 45 sekund. Yo! Ostatnio w Biedronce się zatrudnił ten raper i mówi: całe życie jestem przy kasie i wiesz, pojadę z tym ziomkiem jak plecy Biedronki, właśnie jesteś w kropce i wiesz, mówię o wadach, jak mówię o nim, to zawsze mówię o wadach, więc wypierdalaj, wypierdalaj, bo z tobą nie chcę się bzykać, nawet pszczółka Maja, i wiesz, w sumie tak ci dojebie. Co tutaj robisz, raperze, po przecenie? I wiesz, muszę go rozkurwić, Szyderca, produkt zawsze z najwyższej półki. I wiesz, kiedy wpadam, powiem ci, stary, jak półka, to ty jesteś drewniany. I wiesz, w sumie jadę tutaj, wchodzę zawsze tutaj pięknie z buta. I wiesz, że w sumie, weź tu przekmień, jak kasier w Biedronce, jestem tu oddany bez reszty. Szyderca! Pierwsze wejście w finał 2013. Perazzo, odpowiedź jest w drodze. Oczywiście ja wam pokazuję 5 sekund, jak pozostaje wam 5 sekund. Nie wpierdalam wam się, patrzcie na to. Klej na dresie. Klej na dresie, 45 sekund, Ferranco odpowiada. Yo, yo. Dobra, 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 okej. Okay. Jaka pszczółka Maja, ja tak to teraz ruszam. To jest pedał, więc pewnie by wolał Gucia. Dobra, więc by wolał Gucia, a do tego pizdo masz teraz kurwa miód w uszach. To jest tak, dobra, jadę tutaj w bitach. Nie licz, że dzisiaj w tym klubie se popsykasz. Kurwa, jadę fajnie, wiesz, że wbijam tutaj, zawsze jadę z dobrym punchline'em. Dobra, wbijam, to jest niezła beka, trenujecie tutaj lepiej niż Robert Pasieka. I w sumie, kurwa, jadę tutaj na spontany, a Szyderca wbił na bitwę, jakiś zwołany. I to jest tak, jadę tu z tą mędą, chyba pożyczał klej od Eldo. Dobra, wpadam, jadę tutaj rapem, kurwa, możesz tylko usiąść na kanapie. I to jest tak, ja tutaj wchodzę i mam flow, po twoich wejściach nawet Red nie mówi wow. Wow! Niech będzie! To były wejścia na temat. Chcemy więcej tej bitwy? Chcemy więcej! Lecimy bez tematu, dwa razy po 30 sekund. Zaczyna Szyderca! Yo, 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 yo! Yo, yo! Ha. Jaki Red? Nawiniasz tak kiepsko, synu, że przy tobie nawet Red zczerwieniał ze wstydu! I wiesz, rzucam rapy, on był zwąchany, niestety uradzy. I wiesz, w sumie pojadę z tym leszem, nawet radca od siebie dziwko umywa ręce. Miód w uszach, pojadę lepiej, w twoich uszach mogą kurwa otworzyć pasiekę. I wiesz, pojadę z tą kalegą i zaproszą tam kurwa na miodowy miesiąc. A co o nim powiedział laryngolog? Wiesz, 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 jak na jego uszy popatrzył laryngolog, to powiedział, no, całkiem miodzio. Yo, yo! Dobra, dobra, dobra! Wpadam tutaj i mam w chuj pan czy pijacz. Ty od racy kurwa pożyczałeś antyperspirant. I w sumie jadę chłopaka, a w twoich uszach kurwa kręcili miodowe lata. I to jest tak, teraz tak tu wsunę. Kurwa, Szyderca, na górę! Dobra, wpadam, jadę tutaj dobrze na scenach i proszę, nie karoluj mi tu teraz. A co do kleju, to jest zawsze pewne. Co do kleju, to klękaj i dostaniesz kropelkę. I w sumie jadę na bitach. Co do kleju, to on dzisiaj pójdzie w ślady magika. Pójdę w ślady magika, ty głupi pedale. Z tym punchline'em akurat za bardzo poleciałeś, wiesz? W sumie weź się zamknij, na swoim Windowsie odwiesza firanki. Wiesz, powiem tobie chłopaku, jestem tutaj rapperem najwyższego formatu. A co do uszał, będę nawijał na bitach, by nawet Van Gogh o mnie usłyszał. I wiesz, kiedy wpadam, stary, wpadam i rozwalam ci rymami. I wiesz, ja rymam, na mnie ci pod nie bijać. W
głuchym telefonie odebrał połączenie od Wolverina. Yo, yo. Dobra, dobra. Ferranzo wpada i tutaj cię ciśnie w czwoku. On z Mezem i Magikiem robił wyjście z bloków. Jadę tutaj, ziom, ja mam lepsze wyjście z bloków niż Usain Bolt, jak i Windows. Jadę tego drania, on w Windowsie kładzie panele sterowania. I to jest tak, padam z bitem, jak cię słyszę, typie, to wyłączam grafikę. A raczej jak widzę, wchodzę tu jak widzę, bo kiedy wbijam, no to ziomal, mam tu niezłą schizę. I to jest tak, to jest opcja pewna, pisał do mnie na fejsie, pomylił okienka. Koniec, 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 to była pierwsza bitwa. Szyderca i Ferranzo. Dobra, zwyczaj jest zawsze taki, że zanim jury podejmie decyzję, my pytamy was o waszą opinię. Więc chodź tu do mnie. Po dwóch stronach się spotkajmy. Dobra, zaczynał Szyderca z Tuchowa. Czy waszym zdaniem w tej walce lepszy był Szyderca? Grubo. Okej, słyszeliśmy to, oni też. Może jednak lepszy w tej bitwie, waszym zdaniem, był Ferranzo! Jury też słyszało. Dobra, panowie, na 3-4 pokazujecie swoje werdykty. Ferranzo będzie lewą ręką, Szyderca będzie prawą. 3-4. 2-1 wygrywa Szyderca!